Nad Polskie Morze zaprasza gmina Kołobrzeg, generalny partner ogólnopolskiego spotkania lektorów. Udanego weekendu życzy generalny sponsor ogólnopolskiego spotkania lektorów, grupa Hotele Nadmorskie. O wasze gardła na ogólnopolskim spotkaniu lektorów dba dystrybutor marki Gelovox. Warsztaty wokalne są specjalnością ogólnopolskich spotkań lektorów. Lena Harkiewicz, która wykłada na Politechnice Koszalińskiej, o głosie i emisji głosu wie absolutnie wszystko. Już od wielu edycji OSL prowadzi warsztaty i tak jest również w tym roku. Za chwilę wejdziemy tam, gdzie nie wolno, więc wejdziemy na chwilkę na warsztaty. Zobaczycie, jak to wygląda. Będziecie mieli okazję się przyjrzeć, jak absolutnie profesjonalista prowadzi właśnie tego typu zajęcia. Podczas tej edycji OSL Elena przygotowała dwa tematy, a więc kształcenie i higiena głosu oraz drugi temat, ćwiczenia wokalistów przydatne lektorom w doskonaleniu pracy głosem. Podczas tego OSL warsztaty odbywają się symultanicznie. Trwają w tym momencie jeszcze drugie, ale o tym za chwilę. Zobaczcie. W ogóle nie wciągaj. Nic mi nie wciągaj. Tylko otwórz jamę. Rozumiesz? Hop. Jeszcze raz. Język nie, gdzie? No, aż ciśnięty. Nieźle to jest. Uwaga. Jeszcze raz. Patrzcie na mnie. Uwaga. Szczur! Tak jest. Następna grupa. Szczur! Tak. Następna. Te. Trzy. Hop. I zostań. I dmuchaj. Ta grupa. Hop. Szczur! Podczas tej edycji ogólnopolskiego spotkania lektorów, jeśli chodzi o warsztaty głosowe, to jest naprawdę, mówiąc kolokwialnie, na bogato. Nowością są zajęcia prowadzone przez wrocławskie Laboratorium Śpiewu i Mowy. Laboratorium prowadzi małżeństwo Magdalena Kot oraz Radosław Kot. Przygotowali na premierę dwa tematy. Voice acting w praktyce oraz tajemnica długiego czytania. Tych literek U w długiego jest naprawdę dużo. To wygląda obiecująco. Zajrzyjmy do środka, podejrzyjmy i zobaczmy, co tam się dzieje. Mam na co dzień, albo miałem, jakoś obserwuję powiedzmy zmianę, to po pierwsze to jest kwestia, nie wiem w zasadzie jak to opisać, nikt mi tego nie zdefiniował jakoś w sposób naukowy czy medyczny, ale często jak właśnie przy szeptankach bywa taki moment, że głos mi się łamie. Ktoś mi kiedyś, byłem też u foniatry i rozmawialiśmy na ten temat, ona to porównała, pani doktor porównała to do takiego momentu, znaczy ten moment identyfikowała jako coś, co przypomina łamiący się głos człowieka w trakcie mutacji.